Super ciężarówka! Cześć, małe samochodziki! Cóż za piękny dzień na zabawy na podwórku! Jak to cudownie, że wszyscy możemy się bawić razem piłką! Gra w piłkę to niezła zabawa! A ta piłka z pewnością fajnie się odbija! Ups! Chyba za bardzo ją podrzucacie do góry! O nie! Ona leci do dziury! Kurczę! I co teraz zrobimy, dzieciaczki? Nie dosięgniecie jej! Ale nic się nie martwcie! To zadanie jest dla super ciężarówki! Małe samochodziki, potrzebują twojej pomocy, Karl. Grali w piłkę, a ona wpadła do studzienki kanalizacyjnej. To jest zadanie dla super ciężarówki. Który pojazd przetransformujesz się tym razem, Karl? To wygląda świetnie, Karl, ale jak dostaniesz się do środka studzienki? Wow! Możesz się skurczyć, super ciężarówko? Wow! Jesteś taka mała! Nawet mniejsza od tych małych samochodzików! W takim razie, skoro jesteś taka mała, nie będziesz taka szybka! Teraz wyciągnijmy piłkę ze studzienki kanalizacyjnej. Zobaczcie, młodziaczki! Super ciężarówka już jest, żeby wam pomóc. Uważajcie pod nogami. Super ciężarówka przetransformowała się w malutki samochodzik, tak żeby mogła wjechać do studzienki i uratować waszą piłeczkę. Ale klawo, prawda? Super ciężarówka może przetransformować się w duże i małe pojazdy. Ale klawo, masz mechaniczne ramię. Udało się! Szybko, mały Tomie! Zatrzymaj ją, zanim wpadnie do innej studzienki! Świetna robota! Znacznie łatwiej poradzić sobie z takim zadaniem, jeżeli pracujemy w zespole. Ale jak teraz się stamtąd wydostaniesz, super ciężarówko? Udało się, wydostałeś się. Dziękujemy za twoją pomoc. Lubisz grę w piłkę tak bardzo jak małe samochodziki, prawda? W takim razie powinieneś zostać i zagrać z nimi. Masz rację.
musisz wracać, ponieważ inny pojazd może potrzebować twojej pomocy. Ale jesteś zabawna, super ciężarówko. Dziękujemy za wszystko. Dziękujemy za pomoc i do zobaczenia następnym razem. Transformers Carl. Hej Amber, serwus. Co u ciebie? Och, Amber! Czy wszystko w porządku? Jedziesz do Toma Holownika? Czy coś mu dolega? Będziemy potrzebować kogoś, żeby cię zastąpił. Nie ruszaj się nigdzie. Zawiadomię Carla Transformersa. On na pewno nam pomoże. Carl! Amber Ambulance miała wypadek. Ona jest jedynym medykiem w mieście, a Tom potrzebuje pomocy medycznej. Ty jedyny możesz nam pomóc. Do dzieła! Przetransformujmy cię w wielki ambulans! Carl, transform! Nie zapomnijmy o Czerwonym Krzyżu i Kogucie, żeby inne auta widziały nas z daleka. Tak, świetnie, Carl. Okej, a teraz w drogę. Amber czeka tam na nas. Zobacz, Carl! Tam jest! Amber, już dobrze. Przyprowadziłem Carla do ciebie. Amber, Carl pojedzie do Toma, więc o nic się nie martw. Jesteśmy. Cześć, Tom! Amber miała wypadek, więc Carl ją zastępuje. Co ci się stało? Boli cię głowa? Carl zaraz cię zbada. Najpierw sprawdzimy temperaturę. Och, masz gorączkę. Tom, powiedz a. Okej, czy możesz zakasłać?
Cóż tam? Pracowałeś bardzo ciężko ostatnimi dniami, ale nie martw się, bo wszystko, czego teraz potrzebujesz, to odpoczynek. Potem będziesz znów zdrów jak ryba. To była wspaniała pomoc, Karl. Dziękujemy. Czas udać się do domu. Pa, Tom. Pa, Karl. Do zobaczenia. Super ciężarówka! Hej, Charlotko! Wybrałaś się na przejażdżkę? Ach, widzę! Pojechałaś do swojej ulubionej restauracji na spaghetti! Brzmi wyśmienicie! Co tu się dzieje, Matt? Miałeś wypadek z Garym? O kurcze! Zbierałeś pojemniki na śmieci i niechcący wjechałeś w latarnię cofając? Mam nadzieję, że to nie zabolało. Wygląda na to, że mamy tu małe wgięcie, Gary. Tom? Możesz zabrać Garego do garażu? Wspaniale! Ale teraz co zrobimy z tą latarnią? Czarek może podnieść latarnię, ale Krzysztof Betoniarka jest na wakacjach, a my potrzebujemy świeżego cementu. Jest tylko jedna osoba, która może nam pomóc i to jest właśnie super ciężarówka! Wow! Jesteś w swojej jaskini gotowy do transformacji! Ale czy już wiesz, w jaki pojazd się przetransformujesz? Oczywiście! W betoniarkę! Karl, transformuj się! Wow! Wyglądasz jak super ciężarówka! Wracajmy do naszych przyjaciół! Nasza super ciężarówka już tu jest, przyjaciele! Cofnijcie się troszkę. Nie chcielibyśmy, żeby ta latarnia kogoś uderzyła. Tak jest, Czarku.
umocuj ją na tym pasku i będziesz w stanie ją podnieść do pionu. O tutaj, czarku. Wygląda na to, że twoja gruszka już miksuje cement. A teraz wylejemy ten cement prosto na podstawę latarni, prawda? Powoli, ostrożnie. Super, ciężarówka kieruje swój lejek tam, gdzie ma polać się cement. Wow, świeżutki cement już wyleła się prosto z gruszki. Tylko zobacz, jaki jest gęsty. To powinno zabetonować naszą latarnię na wieki wieków, kiedy już wyschnie. Proszę bardzo, dajmy mu trochę czasu na wyschnięcie. Wspaniała robota, super ciężarówko. Uratowałeś nas. Do zobaczenia wszyscy. Trzymajcie się. Super ciężarówka. Hej Sam. Wow, to jest sporo śniegu do ogarnięcia. Tylko spójrz na te wszystkie samochody, które czekają, aż będą mogły przejechać. Tam jest Lily i Amber. Hej Lily, hej Amber. Uwierzycie, ile śniegu spadło? Można powiedzieć, że na bank mamy zimę. O nie, Sam! Jesteś tam? Nic się nie martw. To mogło się przydarzyć każdemu z nas. O nie, Amber! Mamy sytuację kryzysową na przedmieściach miasta. Pewien pojazd potrzebuje ciebie. Ale jak tam się dostaniesz? Jest za dużo śniegu. Masz rację, Lily. Sam potrzebuje pomocy. Powinniśmy zawiadomić super ciężarówkę. Wow! Jesteśmy w twojej jaskini transformacji! Czy już wiesz, w jaki pojazd się przetransformujesz? Aha! W super pług? Oczywiście! Karl, transformuj się! Wow, tylko spójrzcie na to! Ale klawo! Dobrze, wracajmy teraz do naszych przyjaciół, żeby pomóc Samowi. Zobaczcie, super ciężarówka już tu jest. Nic się nie martw, Sam. Dobrze ci idzie.
Superciężarówka upora się z tym śniegiem znacznie szybciej, ale to wcale nie znaczy, że jesteś gorszy. Mhm. Możesz odśnieżyć ten chodnik. Superciężarówka jest za duża, żeby to zrobić. Natomiast ty jesteś idealnych rozmiarów. Fantastycznie! Wspaniała praca zespołowa! Już prawie cała droga jest oczyszczona! Teraz czas na zabawę! Jedziesz teraz do domu, superciężarówko? Dobrze! Dziękujemy ci za pomoc! Hej! Kto to zrobił? Do zobaczenia, przyjaciele! Do następnego odcinka! Superciężarówka! Hej, Steve! Hej, Billy! Wygląda na to, że trafiłeś tutaj w samą porę. Mamy tu całe mnóstwo dziur, które muszą zostać załatane, żeby nikt nie miał wypadku. Wow, Billy! To jest całkiem sporo żwiru. Okej, teraz twoja kolej, Steve. Zobaczmy, czy da się naprawić tę drogę, żeby znów była gładka i równa. O nie, Steve! Co się dzieje? Chyba coś jest nie tak ze Steve'em. O nie, to nie brzmi dobrze. Biedny Steve, wyglądasz na wycieńczonego. Myślę, że potrzebujesz naprawy. Nic się nie martw, Steve. Zawiadomię Toma Holownika, żeby przyjechał i ci pomógł. A w międzyczasie poprosimy Karla, żeby zawiadomił super ciężarówkę do pomocy. Musimy ukończyć naprawę tej drogi jeszcze przed godzinami szczytu, a czas nam ucieka. Karl, obudź się! Steve i Billy naprawiali drogi, kiedy to walec Steve'a się popsuł. Pomożesz nam? Świetnie! Zatem w drogę! Doceniamy twoją pomoc, Carl! W który pojazd się teraz przetransformujesz? Tak jest, Karl. Walec drogowy będzie dobrym wyborem. Czas na transformację. Wow, Karl! Ledwo cię poznaję! Teraz jesteś super walcem drogowym! W drogę! Oh.
już jesteśmy. Okej, Steve, super ciężarówka, też się tym zajmie. A tu mamy Toma, który zabierze cię do garażu. Pa, Steve, nic się nie martw. Skończymy tę robotę za ciebie. To właśnie tutaj są te dziury drogowe. Jak widzisz, Billy, już je wypełnisz żwirem. Tak jest, super ciężarówko. Walec musi całkowicie wyrównać te miejsca. Wspaniale, przyjaciele! Jak tylko wszystko wyschnie, droga znów może być otworzona. Steve, jak dobrze ci widzieć, znowu w formie. Tylko zobacz, jak fantastyczną robotę zrobiła super ciężarówka, podczas gdy ty byłeś w naprawie. Wszyscy się spisali. Dziękuję wam, Billy i Ethan. A ty, super ciężarówko, podziękuj proszę Karlowi za to, że cię do nas przysłał. Do zobaczenia, super ciężarówko. Do zobaczenia następnym razem! Transformers Carl! Hej, Piklu! Co się stało? Najwyraźniej miałeś wypadek! Wiem, wiem. Na szczęście nie wygląda to poważnie, ale mimo to potrzebujesz pomocy. Tom już jedzie ci na ratunek! Zobacz, Piklu! Jest już Tom holownik! Tom, czy możesz teraz scholować Pikla? Co się dzieje, Tom? Sądzisz, że Pikla jest za ciężka, bo wiezie za dużo pudełek? Nie martw się, Piklo. Mam pomysł. Poczekaj, aż zawołam super ciężarówkę, żeby nam pomogła. Hej, Karl! Potrzebujemy twojej pomocy. Pikla Pickup miała wypadek. Musimy zabrać ją do domu. Pomożesz nam? Świetnie! Zatem w drogę! A więc, w który pojazd się przetransformujesz, Karl? Oczywiście! W wielką lawetę! Czas na transformację! Karl, transformuj się! Najpierw koła! Wspaniale! Teraz znajdźmy Pikle! Tam, super ciężarówko! Thank you.
Czy już widzisz pick-upa Pikle? Zobacz, super ciężarówka jest tutaj. Tom, super ciężarówka może teraz nam pomóc. Dziękujemy ci za twoją pomoc. Super ciężarówko, dalej! Zabierzmy Pikle do domu. Yeah! Tak to się właśnie robi. Ostrożnie, powoli. Idealnie, super ciężarówko. Zawieźmy ją teraz do domu. Teraz w prawo. O tak, jesteśmy na miejscu. A teraz zdejmij ją. Delikatnie. Świetnie, super ciężarówko. Cóż, to była wspaniała pomoc, super ciężarówko. Dziękujemy ci. I proszę cię, podziękuj Karlowi, kiedy go zobaczysz. Pa, Piklo, trzymaj się. Czas udać się do domu. Cześć, Troy, jak się miewasz? Wieziesz te towary do miasta samochodów? Troy, uważaj! O nie! Jesteś cały, Troy? Możesz wstać na koła? Ten transport musi być dostarczony dzisiaj. To bardzo ważna sprawa. A ty definitywnie potrzebujesz pomocy. Nie martw się, Troy. Zaraz poproszę Karla Transformersa, żeby dokończył te zadanie za ciebie. On na pewno nam pomoże. Poczekaj tutaj, a ja go zawiadomię. Hej, Karl! Troy, pociąg towarowy potrzebuje twojej pomocy z transportem. Przyjedziesz do niego? Świetnie! Zatem cała naprzód. Uwielbiam te miejsce, Karl. A zatem, w co się przetransformujesz tym razem? Oczywiście, w lokomotywę. Czas na transformację. Ale klawo! Tylko spójrz na te koła! Wow, wyglądasz zupełnie jak nowy pojazd! Mega wdechę! Wyglądasz prawie jak Troy! Okej,
teraz znajdźmy Troja. Zobacz, Karl! Troj tam na nas czeka! Gaz do dechy! Karl, najpierw postawmy wagony z powrotem na tor. Świetna robota! Wyluzuj, Troy. Karl, upewnij się, że wszystkie towary znajdą się na miejscu, nawet przed czasem. Mamy już pierwszą stację. Karl, zobacz, tam jest Tom. On potrzebuje pierwszy kontener, w którym są części zamienne do naprawy aut z miasta samochodów. Wyśmienicie, Karl! Okej, jedziemy teraz na następną stację. Hej, Franek, wóz strażacki już na nas czeka. Cześć, Franku! Mamy twój kontener. A teraz jedziemy na ostatnią stację, Karl. Zobacz, tam czeka Matt. Proszę bardzo, Matt. To jest dla ciebie. Cóż, wszystkie towary już rozwiezione. Dziękuję ci bardzo, Karl. Uratowałeś nas. Czas wracać do domu. Pa, pa, Karl. Do zobaczenia wkrótce. Come on.